Dzień dobry, witam Państwa w ten upalny sierpniowy poranek. W tenże oto sposób rozpoczynamy coś, co myśleliśmy i wydaje nam się, że to jest fajny pomysł. Rozmowy z Mazurem, rozmowy przy kawie. W Kraków to jest wyjątkowe miejsce. W Krakowie są świetni ludzie. Fajny temat, o którym warto porozmawiać. A i tak patrzymy na to spotkanie. To pierwsze spotkanie z tego cyklu. No, nie bez powodu otwieramy z udziałem pana Kazimierza Węgrzyna, który jest osobą w Krakowie znamienitą. Wyjątkowość pana Kazimierza polega na tym, że oprócz tego, że był piłkarzem wszystkich znaczących klubów krakowskich oraz wielu innych. W Garbarni nie grał, to prawda. I w Wieczystej. To przesadziłem, czyli ciągle jest wyzwanie przed panem, ale te trzy, Wisła, Hutnik i Krakowia, ale też kluby pozakrakowskie, i Górnik, i Widzew, i Pogoń, no i też doświadczenia międzynarodowe i 20 meczów reprezentacji. To spotkanie będzie poświęcone osobie pana Kazimierza, będzie rozmową o Krakowie, o sporcie, ale też rozmową o tym, co Kraków tle mapy sportowej Polski wyróżnia. Formuła spotkania jest bardzo nieformalna. Ja na początku będę kierował pytania do naszego gościa, a potem Państwo będziecie mieli okazję zapytać, pytać, skomentować. Na końcu przyjęliśmy taką formułę, że będzie 7 szybkich pytań i każda osoba, która będzie zapraszana do udziału w tej rozmowie co tydzień, będzie odpowiadać na te same pytania. Zatem pierwsze pytanie, które chciałem skierować do pana Kazimierza. Pan urodził się w Bułgaraju, to pewnie z 200 km od Krakowa, urocze miasteczko. Co spowodowało, że pan pewnego dnia znalazł się w Krakowie? Czy to był wybór, przymus, przypadek, czy jakieś inne okoliczności spowodowały, że pan tutaj się pojawił i pan uznał, że to jest pańskie miejsce na ziemi? Dzień dobry. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. To dla mnie wielki zaszczyt być tutaj i rozpoczynać ten cykl wywiadów przy kawie. No, Kraków stał się moim miejscem na ziemi właściwie od 87 roku. Faktycznie Biłgoraj 250 km, nie 200 km, ale tak było. Ja myślę, że od dziecka grałem w piłkę i kiedyś sobie powiedziałem, że będę piłkarzem. Co prawda ojciec nie chciał na ten temat słyszeć, chciał, żebym skończył studia. Kiedyś jeszcze była taka moda, pamiętam pan, który przychodził do nas operować telewizory, i jemu się tak spodobało, mówił, takim byłbym technikiem, elektrykiem, elektronikiem, reprobowałbyś telewizory, super zawód. No i tak sobie myślał i mi tak to do głowy cały czas wbijał, że to by było dla mnie coś dobrego. Natomiast ja w duchu wiedziałem, że ja tego nie chcę robić. I miałem taką chyba determinację i taką książkę kiedyś, jak gdyby padła mi w ręce Bonik i inni, i on napisał takie motto w tej książce, to była taka broszurka, że każdy może grać w piłkę, wystarczy tylko trochę chcieć. I ja jeszcze dodałem tego bardzo chcieć i chyba dlatego ta piłka. A jeszcze kiedyś dziadziowi powiedziałem, jak oglądaliśmy jakiś mecz w europejskich pucharach, czarno-biały telewizor, ledwo było widać. I ja mówię, dziadziu, też kiedyś będę w telewizji, będę grał. Więc, a Kraków dlatego, że najpierw byłem w Lublinie rok i później taki trener Czesław Kowalski, który prowadził mnie w takiej kadrze województwa, po roku treningu w Lublinie zaproponował mi, że Hutnik Kraków. Wcześniej przyszedł z Tarnobrzegu Kraczkiewicz i jak gdyby on później jak gdyby mnie zaproponował i ten Kraków tak właśnie wyszedł. Dziękuję. Pan wspomnieliśmy, grał nie we wszystkich krakowskich klubach, to ustaliliśmy, ale w tych trzech znaczących, więc grał w każdym z tych klubów, to pewnie niepowtarzalne emocje, wrażenia, dobry i zły czas. Co z tego czasu pana gry w klubach krakowskich, tych trzech, wspomina pan jako coś, co było fantastycznie wyjątkowym doświadczeniem, ale też czy były jakieś takie momenty, które powodowały nie wiem, zwątpienie, frustrację, po prostu złość? Ja myślę, że najcięższe to były dla mnie początki w Lublinie. Jak byłem w Lublinie, to pamiętam,
Właśnie tata nie chciał mnie puścić do Lublina. Ja miałem wtedy 19 lat, uczyłem się jeszcze, ale były wakacje. No i trzy tygodnie przed wakacjami graliśmy z rezerwami Motoru Lublin i tam przyjechał taki wybitny bramkarz Kalinowski. To były rezerwy Motoru Lublin. Motor Lublin grał w Ekstraklasie. Janusz Kudyba. Ja wtedy zagrałem dobry mecz. Janusza Kudybę wtedy miałem kryć i pamiętam, bo jakby pan zapytał trenerów, to już odpowiedź będzie teraz. Miałem takiego trenera, to był Wiesław Wieczerzak i przed tym meczem pamiętam, on w szatni, to był jedyny trener, którego miałem, a miałem chyba 20 trenerów, który każdego zawodnika przed meczem miał do niego kilka zdań. I do mnie pamiętam, powiedział takie rzeczy, grasz dzisiaj na Janusze Kudybę, to jest facet, który strzelił kilkadziesiąt bramek w Ekstraklasie. Dzisiaj od ciebie bardzo dużo. Pamiętam, ciary mi przeszły. Mówię, nie no, to ten mecz nie za 20, nie za 30 minut. Ja już chcę grać. I wtedy faktycznie ten mecz wyszedł mi. No i oni powiedzieli trenerowi Zumańczukowi, że tam jest taki Węgrzyk, trzeba jechać go obserwować. No i za dwa tygodnie przyjechał. Ja zagrałem taki piach, że nie nadawałem się do tego, żeby w ogóle myśleć o Motorze Lublin. Ale no i miałem później spotkanie z trenerem Motoru i on mówi, wiesz, będziemy cię obserwować. Ja mówię, trenerze, a nie mógłbym tak na wakacje, żeby trener mnie zobaczył, wie pan, mnie ten mecz nie wyszedł. Chciałbym, żeby pan mnie tak, dobra, jak tak bardzo chcesz, ja bardzo chciałem, widział pewnie żar w moich oczach, że ja prosiłem go o to, żeby on mnie wziął do tego Motoru. No i tam miałem, spinę z tatą, że on mówi, nie, to są wakacje i ja mogę robić na wakacjach co chcę. Skończone 18 lat miałem, no i pojechałem do tego Motoru i ten rok zostałem. Później jak gdyby chcieli ze mną podpisać kontrakt, ale oni byli zajęci tym, że Motor spadał, więc ja wtedy się nie nadawałem do gry w pierwszym składzie, jedynie trenowałem. No i tak to wyszło. Bardzo dziękuję z tych klubów krakowskich. Bo nie odpowiedziałem na pytanie, zaangażowałem się mentalnie w to, co chciałem powiedzieć, a nie odpowiadając na pytanie. No we wszystkich klubach było i fajnie, i słabo. I te końcówki pobytu w klubach były raczej słabe. Natomiast i w Hutniku Kraków, gdzie grałem, to ten cel, który mieliśmy, czyli awans do Ekstraklasy, którego Hutnik nigdy nie zdobył, to się udało zdobyć. Świetna atmosfera, dobre momenty. To były jeszcze czasy komuny, także to ja jeszcze pamiętam te talony takie na jedzenie w kasynie, w kombinacie jedliśmy. Pamiętam pierwsze przyjście do szatni Hutnika Kraków, to było dla mnie ciekawe przeżycie. Wchodzę do szatni, no i słyszę, tak, ja tam jakiś kontrakt miałem ustalony, ale tak, to jakieś talony na samochody, mieszkania, rezerwowi zawodnicy. Ja mówię, kurczę, no dobra, to jeszcze nie mam ustalonego tego kontraktu, no to z prezesem porozmawiam, może jeszcze jakiś talon na samochód, może mieszkanie. No i talon dostałem, akurat przez to, że przysłuchiwałem się rozmową piłkarzy w szatni Hutnika. Natomiast pan Czesław Baran, to jest taki, dzisiaj można powiedzieć, dyrektor sportowy, on mi, Kazi, po co ci to mieszkanie? My ci wszystko płacimy. Mieszkanie to, jak awansujemy do Ekstraklasy, to sobie wymyślisz w Krakowie, gdzie będziesz chciał mieć to mieszkanie zrobione. No ja mówię, no dobra, no to po co będę płacić? No i faktycznie później na tym akurat dobrze nie wyszedłem, ale takie były czasy komuny, czyli ten awans w Hutniku, ta gra, fajny zespół, nie wiem, tam chyba piąte miejsce, później jak ja odszedłem do Hutnik, miał jeszcze lepsze czasy, bo grał w pucharach, to już beze mnie. Także Hutnik na pewno sentyment, natomiast ta końcówka trochę słaba. Tam nie było tak już dobrze. Wisła Kraków. Pamiętam, dostałem telefon od pana Ziętka, grając w Austrii. On mówi, słuchaj, bo robimy zespół, chciałbym, żebyś przyszedł. Ile ty tam zarabiasz? Ja mówię, no tyle i tyle. Dobra, to takie pieniądze już ci płacimy i tak dalej. I jesteś. Ja mówię, no to dobra, no fajnie, mówię. No w tej Austrii też jest fajnie, ale mam jeszcze 3,5 roku kontraktu. Ale mówię, no Wisła, Kraków robią tutaj. Ten jest Szygrek Kowalik, był asystentem trenera Łazarka, dzwonił do mnie, przyjdź, tego fajnie. No i pamiętam też piękny okres.
Mistrzostwo Polski, fajny zespół, świetna atmosfera też. Końcówka też była słabsza. Odszedłem do Pogoni Szczecin. Natomiast Krakowia też no, awans do ekstraklasy. Także w każdym klubie, nie tylko krakowskim, ale tam, gdzie grałem, te cele, które były jak gdyby do zrealizowania, realizowałem w 95%. To też jest jak gdyby dla mnie taka satysfakcja, że miałem jak gdyby cząstkę w każdym tym klubie, w którym coś tam, co było założone, udało się realizować. Czytając materiały, które pan dotyczyły pana kariery, zauważyłem, że pan też myślał o podboju Wysp Brytyjskich, że pana głowie były takie zamiary, takie emocje i co to było i dlaczego się nie powiodło? Tak, faktycznie już o tym zapomniałem, ale był to epizod. Miałem jedyny raz w życiu, miałem menadżera, to jest trochę dzisiaj dziwnie brzmi, ale to był taki menadżer ze Szwecji, pan Maślanka. I on mi kiedyś zaproponował, mówi, słuchaj, mamy tutaj taki klub angielski, ty się nadajesz, Leeds United. Leeds United zdobył mistrzostwo Anglii, to tak jak Manchester City dzisiaj. I ja po roku pojechałem do tego Leeds United, Manchesteru City na testy. I akurat tam był David Beatty, Gary Speed, piłkarze tacy znani na rynku angielskim. I oni powiedzieli, że już jestem zapisany. Po tygodniu treningów grałem też taki sparring z drużyną rezerw z Leicester. Grałem takiego Ormond Roya. Ja tam pamiętam, wielu rzeczy nie pamiętam. Natomiast to są rzeczy, które ja zapamiętałem. To jest dziwne, że... Ale czasami takie właśnie no ważne rzeczy. Dla mnie to była ważna rzecz. Ja chciałem w Anglii grać. Wydawało się, że wszystko jest okej, ale na ostatnim treningu z zawodnikiem, z takim obrońcą, zderzyłem się głowami, rozbiłem oczodół. I później, mało tego, jechał z nami, leciał z nami, bo ja byłem akurat z przyszłą żoną, znaczy nie tam, tylko z Warszawy odbieraliśmy tego trenera. I on jak gdyby mówił, jak mam zagrać, podzielił mi mecz na trzy części. I to były derby z Wisłą, Hutnik-Wisła. A ja niestety tego meczu nie zagrałem, bo lekarz mi zabronił, bo miałem jak gdyby zagrożenie jak gdyby widzenia i straty jak gdyby oka. No mówi, dobra, nie teraz, to za dwa miesiące. I ten Maślanka po miesiącu czasu gdzieś, jak ty się czujesz, już powinieneś grać. A pół roku wtedy nie grałem w piłkę. No i później pojechałem słabo przygotowany, nieprzygotowany w ogóle do gry. I graliśmy, pamiętam, z Blackburn z kolei, z drużyną, która przyszła w następnym roku, zdobyła mistrzostwo. Graliśmy na czterech obrońców. Ja zupełnie nie wiedziałem, o co chodzi. To była, moja gra to była four stopper, ostatni stopper, ja miałem wygrać głowę i na tym się moja rola kończyła. Natomiast na czterech obrońców nie wiedziałem, jak oni przebiegali, koło nikogo kryć i tak dalej, więc była masakra. No i obserwuje mnie do dzisiaj w tym Leeds United, więc, ale to był naprawdę, to był, no, ja jeszcze wyjaśnię jedną rzecz. Na pewno bym tam grał, gdyby nie było sytuacji takiej, jaka była wtedy, kiedy się mogło grać tylko trzech obcokrajowców w drużynie, a nie 30 tutaj jak dzisiaj. Więc to też jest takie usprawiedliwienie trochę dla mnie. Z tych lig zagranicznych, która jest pana ocenie, albo największą sympatią zainteresowaną pan się przygląda? Nie mam takiej ligi. Ja teraz jak... W kanale nie pracuję już od dwóch chyba lat, czy kiedyś to trochę taką obsesję miałem, już wiedziałem, że męczę cały dom. Piątek dwa mecze Ligi Polskiej, sobota trzy mecze, niedziela dwa i jeszcze poniedziałek jeden. No to u mnie już w domu mówi, że wariat, nie? Że no albo ja musiałem uciekać z domu, albo no dobrze, jak pojechałem do Warszawy, coś tam robić, to wtedy trochę spokoju było. I zobaczyłem, że to jest trochę takie życie, że to życie takie jest monotonne trochę, że człowiek pada już, te mecze na siebie się nakładają, nie wiadomo o jakim meczu się rozmawia. Teraz mam o tyle spokojnie, że mogę sobie oglądać fajny mecz Ligi Angielskiej, Hiszpańskiej, także no te takie topowe mecze oglądam, a już na wszystko tak jak kiedyś, to mi się nie chce, brakuje mi koncentracji. Wracając do Krakowa, jak pan patrzy z perspektywy swojego doświadczenia, wiedzy, tych lat, które pan spędził w piłce, pociągnę pan z częścią tego środowiska, no te krakowskie kluby. Mamy coraz lepsze stadiony, infrastrukturę, pewnie coraz więcej pieniędzy tam się pojawia. Mamy trenerów, mamy sztaby. Co się musi wydarzyć, żeby te kluby, no,
Kogi reprezentowały nasze miasto i grały ze swoimi odpowiednikami. Co niekoniecznie ma dzisiaj miejsce? Innymi słowy, co, jak spowodować? Jakie rzeczy się muszą wydarzyć, żeby te kluby po prostu grały z najlepszymi klubami europejskimi w roli no, równego z równym, a nie w roli Kurciuszka, który ma marzenie, żeby jeden może zremisować, drugi być może przegrać nieznacząco, bo to trochę zbyt mało jak na ambicje, zdaje mi się, jakiś Krakowa. Znaczy, mówi pan o Krakowie i o całej Polsce tak naprawdę, bo to mówimy o Wisła, co prawda nie jest w Ekstraklasie, ale w pucharach w niektórych momentach prezentowała kraj no, z bardzo dobrej strony. Natomiast patrząc z perspektywy iluś lat i miałem jednego takiego prezesa, to był prezes Dziurowicz w GKS-ie Katowice, że my jako drużyna wiedzieliśmy, że my musimy w pucharach dobrze zagrać. On powiedział, że puchary to jest wizytówka na świat i on musi jednego bądź dwóch zawodników sprzedać, żeby dobrze funkcjonować. Myślę, że dzisiaj jednym z takich przykładów prezesa, który, no nie chcę powiedzieć, podobnie jest do Dziurowicza, natomiast też takie ciśnienie ma, to jest pan Świerczewski z Rakowa Częstochowa. To jest człowiek, który w Kanale Plus oglądałem jego, jak był w programie. Mówię, nie, no to jest facet stworzony do robienia wielkich rzeczy, nie tylko oczywiście w swoim biznesie, ale też w piłce. I on powiedział taką rzecz, która mnie zawsze dziwiła i zastanawiałem się, jak to jest. On powiedział, piłka jest takim samym biznesem, jak każdy inny. Natomiast kiedyś słuchając prezesów, prezesi mówili, piłka nożna jest zupełnie innym biznesem, to od wielu innych czynników zależy od przypadku, żeby to się udało. I ten facet jak gdyby zmienił trochę moje myślenie, wielu pewnie też, którzy się przysłuchiwali tym jego słowom. I to jest człowiek, który jest tak naprawdę w środku tego biznesu tej piłki. On ma wpływ na trenera, on rozmawia z zawodnikami, on wie, czy ten piłkarz jest zadowolony, czy nie. To tak jak w pracy, tak jak w biznesie. Szef musi ogarniać wszystko i on to ogarnia. I mamy tego przykład dzisiaj. Raków Częstochowa jest zespołem, który nas prezentuje. Ja jestem dumny z tego, że taki zespół jak gdyby powstał, istnieje, jest. Na drugi dzień oglądamy mecz Legii Warszawa z Austrią Wiedeń i już tak dobrze nie jest. Ja mam wrażenie, że zespół chce grać ładnie, natomiast nie ma tego genu zwycięzcy, a to jest najważniejsze. Biorąc pod uwagę krakowskie kluby, myślę, że no też jak gdyby trochę nam uciekło, jeżeli chodzi no, o naszej piłce, trochę te pieniądze, to jest teraz ta Arabia, Anglia, wiadomo, Włochy i tak dalej. No nie mają się co robić, ale myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o Austriaków, ta liga powiedzmy szósta, siódma, ósma, w Europie, no to chciałoby się, żebyśmy tam byli. Trzymając tej polskiej piłki i reprezentacji, no obserwujemy te strasznie depresyjne występy polskiej reprezentacji, mecz z Czechami, Albania, Macedonia, przed nami Wyspy Owcze. Jak pan obstawia? Z Wyspami, no to nie, no to nie ma co obstawiać, to pewnie to będzie spacer, chociaż z Macedonią też miał być spacer. Ja myślę, że takie mecze jak z Czechami, to się zdarzają raz na 10 lat. No wychodzisz na boisko, dwa strzały, dwa gole, przegrywasz, co wtedy, nie? Nowy trener, no co może zrobić, nie? No możesz strzelić gola i jeszcze próbować odrobić to. Natomiast też ten drugi mecz z Macedonią, to też, ja może trochę taki jestem nieobiektywny, bo mój przyjaciel jest tam asystentem. Z Mołdawią, mój przyjaciel jest... Macedonia z Włochami. A, no właśnie, to dlatego ta Macedonia. Mój przyjaciel jest asystentem Santosa, ja na niego temat wiedziałem dużo, dużo więcej dobrych rzeczy, więc ja jestem pewnie nieobiektywny. Natomiast wiem, że jest to facet z dużą charyzmą, ale no, on ma trochę inne dzisiaj niewdzięczne zadanie. On trenując w Portugalii opowiadał, że miał 70 gości i z tych 70 miał wybrać 20-25. Dzisiaj ma wybrać 20 i musi szukać tych 20. To jest na pewno taka różnica i ja myślę, to co wielu dziennikarzy mówi, że Kamil Glik był charyzmatyczny, Kuba Błaszczykowski był też świetnym takim dowódcą i przywódcą. I dzisiaj tych przywódców może trochę brakuje w takich trudnych sytuacjach, gdzie wygrywasz do przerwy 2-0,
To też jak gdyby przychodzi za granicę trener, on też nie zna mentalności Polaków za bardzo, bo ja dzisiaj, oczywiście po czasie, a może nie, bo zawsze chciałem być trenerem, ja trochę też tak trenersko podchodzę do niektórych rzeczy, wygrywając 2-0, powiedziałbym drużynie, że przeciwnik zagrał tragicznie. Do przerwy zagrał tragicznie. To tak wyglądało, że my kontrolujemy mecz, ale to też wyglądało, jakby oni nie chcieli wygrać. I mówię, po przerwie ten mecz będzie zupełnie inny. Oni zagrają 100% lepiej i my na to nie możemy pozwolić. Jeżeli cokolwiek oni się rozkręcą, to kopiemy, przerywamy akcję i nie pozwalamy im się rozkręcić. I wydaje mi się, że tutaj trener Santos poznaje dopiero ten zespół, ale wiem, że no nie ma takich rzeczy, że pewne rzeczy wypływają ze środka, tak jak wiedzieliśmy, tam dziennikarze wiele rzeczy wiedzieli od trenera. To jest gościu, który no ma klasę, ma charakter, ale czy to pozwoli nam awansować, to już jest też takie trudne do stwierdzenia, czy to tak będzie. No nie jest dobrze. Ja nie potrafię powiedzieć, co jest złe, co jest dobre. No tak jest. Mamy niby dobry zespół, mamy świetnych piłkarzy, jako całość to prezentuje. Może to te charaktery, może ta determinacja jakaś, nie wiem, trudno mi powiedzieć. To jest kwestia charakteru, bo czasami jest taka opinia, że a pan jak był trzecim zawodnikiem, to był pan taki waleczny zawodnik. Taki, który wchodził na Morawę i było jasne, że to jest najważniejszy moment w życiu. 10 minut, które przed nami. A często pojawiały się takie opinie, że wtedy, kiedy polska reprezentacja wchodzi na Morawę, to brak właśnie tego syndromu zwycięzcy. Musimy. Wygramy, gryziemy trawę. To wszystko jest w głowie, w nogach, w emocjach. Skąd się to bierze? To jest pasywność. Ale brak takiej wiary, że to jest po prostu coś, co trzeba zrobić. I że się da to zrobić. Nigdy się nad tym nie zastanawiam, ale teraz jak pan mi zadawał to pytanie, to się tak próbowałem zastanowić nad tym, jak odpowiedzieć. Dla mnie najważniejszym zawsze człowiekiem w drużynie to był trener. Trener to jest przywódca, to jest dowódca, to jest generał, który no, musi obrać jakąś taktykę z tym, żeby drużyna też mu zaufała. Jeżeli jak gdyby gra z silniejszym przeciwnikiem i pójdzie na rzeź, przegrają ten mecz, to drużyna traci do niego zaufanie. Dzisiaj wielu trenerów, którzy wypracowują jakiś tam system, chcą grać w swoim stylu obojętnie. Czy to będzie drużyna ligowa, czy to będzie Barcelona, my gramy tak samo. Boją się tak naprawdę zmienić te zasady gry, bo to będzie coś takiego, ujma dla trenera, który jak gdyby no, zmienił te swoje zasady. Dla mnie umiejętność wygrywania to jest coś takiego najważniejszego. Natomiast jeżeli chodzi o charakter, to też odpowiadając bardziej na to pytanie, to ja przyszedłem do Hutnika właśnie wtedy, o co mnie pan pytał, w 87 roku i tam byłem chyba, na początku byłem tydzień, no i dostałem się na skarpie, zresztą później taki blok sportowy, tam mieszkali siatkarze, piłkarze ręczni, nożni oczywiście też i dostałem się na imprezę, taką zakrapianą wtedy, pamiętam, tam chyba było nas trzech na testach, no i taki Wiesiek Dybczak mówi, młody, na ile kontrakt podpisałeś? Ja mówię, na 3 lata. To 3 mecze zagrasz. I ja sobie mówię, co on mi mówi, nie? No i okazało się, że poszedłem na ten trening, a tam na mojej pozycji 7 piłkarzy, dorosłych, zarabiających na życie, grając w piłkę. A ja przyszedłem tutaj, mając 20 lat i chcę im zabrać to miejsce w składzie, więc to było takie trochę... Ale z tej imprezy szybko wyszedłem i powiedziałem, nie, ja tu zagram więcej niż 3 mecze. A, jeszcze do końca, bo to tak naprawdę i o co chodzi? Chodzi o to, że dla mnie walczenie tego miejsca w pierwszym składzie było, bardzo o to walczyłem, to był codzienny trening, pokazanie wyższości nad tymi starymi facetami i to mi nie przychodziło łatwo. Myślę, że rok musiałem pracować nad tym, żeby zacząć grać w pierwszym składzie, a dzisiaj trochę tak, no, 18 lat facet, 17, nie przeszedł tego, co ja przeszedłem. To oczywiście to jest takie mówienie, tak, kiedyś to było tak, dzisiaj jest inaczej, ale tak sobie myślę, że może to jest jakiś taki jedna rzecz. Oczywiście ja zazdroszczę tym piłkarzom, którzy w wieku 17, 16, 18 lat
Ale to muszą być jednostki wybitne, na świecie tak jest. Szybciej dojrzewają, nie wiem, może mają lepsze wzory, lepszy układ różny mięśniowy i tak dalej, ale często tak jest, że trochę być może za łatwo i dlatego tego charakteru brakowało w walczeniu sobie miejsca, rozpraniu się łokciami, radzeniu sobie w trudnych sytuacjach i tym sensie. Ja wielokrotnie pamiętam w Lublinie, ja płakałem, ja się zastanawiałem, czy ta piłka to jest to, co ja chciałem, czy to jest to, co mi ojciec mówił, że daj sobie spokój, to z tego chleba nie będzie. Więc to były trudne momenty i każdy piłkarz, myślę też, nawet na poziomie różnym, grania w trzeciej lidze, w drugiej lidze, też może mieć takie dylematy, też nie ma takie sytuacje jak ja, ale to myślę w każdej dziedzinie życia. Moja starsza córka chce się dostać do szkoły aktorskiej, 4 razy próbowała i nie dostała się. Ja mówię, dziewczyno, no wybrałeś sobie taki kierunek, trudno jest i walcz dalej. Ale to nie jest takie wymienne, bo w piłce można grać w trzeciej lidze, w drugiej, pierwszej, a tam jest dużo cięższy. Sam, pomimo tych emocji, które panu towarzyszyło, o tym, że zdziwiał się pan taki bardzo szereg znany płakać, to co jest w życiu piłkarza takim największym jakby wyzwaniem, problemem? Czymś, co powoduje, że czasami się załamujemy, brak wiary. Co powoduje, że te czasami złe emocje się pojawiają? Jak z nimi sobie radzić? No ewidentnie pan sobie z nimi poradził. Jaka jest recepta? Znaczy ja nie znam recepty. Ja pamiętam, że to było dla mnie trudne, że kiedyś jak poszedłem do Lublina, to mieszkałem w takim ładnym, może nie apartamencie, to był domek, piętro i na piętrze mieszkałem z kolegą, kuchnia, super ogródek. Później, ja byłem tym, powiedzmy, 20 którymś zawodnikiem w Motorze Lublin, no i później przyszedł taki piłkarz Adrian Szczepański i on tam mieszkał przed wjazdem za granicę. Ja powiedział, że chcę tam mieszkać, gdzie ja mieszkałem, bo to klub wynajmował to mieszkanie. Tam mnie wyrzucili do hotelu robotniczego, ja mieszkałem z pracownikami, powiedzmy, tam traktory robili usłysz, nie pamiętam, co tam, bo zakład. No i to było dla mnie trudne, takie upokorzenie, coś takiego. I teraz albo z tego wyjdziesz, albo nie. Ja myślę, że każdy z nas tutaj, jak siedzimy, ma trudności i pewnie rezygnuje z czegoś. Ja myślę, że trzeba patrzeć tak globalnie. Jeżeli ja bym miał za cel grę w trzeciej lidze, albo w drugiej lidze, albo w pierwszej lidze, to bym zrezygnował. Natomiast moim celem była reprezentacja. To był cel dla mnie duży i ja pod kątem tego celu widziałem, że to, co jest dzisiaj, to jest nic porównanie do tego, co mnie czeka jutro. I jeżeli dzisiaj wyznaczamy sobie małe cele, to się zniechęcimy. Jeżeli będą to duże cele, to damy radę. Przechodząc do reprezentacji, mecz, który pan rozegrał 20 spotkań barw narodowych, ten, który pan wspomina jako najlepszy i ten, który pan wspomina jako taki, który nie daje powodów do nadmiernej dumy. Ja żadnego wybitnego meczu w reprezentacji nie zagrałem, więc tutaj nie mam żadnego powodu do dumy. Z Norwegią taki był mecz na wyjeździe. Pamiętam, Andrzej Rudy grał w tym meczu. On zagrał chyba mniej meczów w reprezentacji niż ja, natomiast był wybitnym piłkarzem. No, podszedł do mnie i kurde, dobry zawodnik z ciebie, nie? Potem jest to taki dla mnie komplement. To niedosyt ogromny mam z tego względu, że ja w reprezentacji nigdy nie grałem, można powiedzieć, sobą. Ja występowałem, ja tam byłem, ale ja nie poczułem się w tej reprezentacji jako piłkarz taki pełną gębą, czyli wewnętrznie. To jest tak, jak ktoś na ciebie stawia i ty wiesz, że ta reprezentacja zależy od ciebie. Tego mi brakowało. Widocznie byłem za słaby, była za duża konkurencja. Nie było mi to dane. Dziękuję. Do drugiego wątku pana aktywności, no pan jest jednym z najwybitniejszych, najbardziej rozpoznawalnych komentatorów piłki nożnej. Jak to się stało, że pan tym komentatorem został? I to pierwsze pytanie przychodzi na inny grunt pana aktywności. Ja w ogóle chciałem być trenerem. Poznałem kiedyś, jak grałem w GKS-ie Katowice, faceta wybitnego, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, doktora Wielkoszyńskiego. I miałem wtedy 29 lat. I on mi powiedział, wszystko, co do tej pory robiłeś z przodowania, do śmietnika. Ja mówię, jak to? No tak, jak ktoś by mi dzisiaj powiedział, że woda ci szkodzi. On powiedział, to, co ty robisz, to jak trenujesz, to jest fatalne. Zrobimy badania, tam biegaliśmy na dłuższe odcinki, na krótsze.
W ogóle nie chciał mnie przyjąć, do siebie go prosiłem i tak dalej. No i on po pewnym czasie, już żeby to nie przeciągać, trenowałem z nim i tak dalej. Wszystko dobrze wyszło, byłem najlepszym strzelcem w GKS-ie Katowice, zobaczyłem tak naprawdę namacalnie, co to znaczy dobry trening. I on mi powiedział, będziesz dobrym trenerem. Mówię, doktorze, skąd to doktor wie? Bo ty się o wszystko pytasz. Mówi, ty mówisz, żaden trener był tu u mnie i nie pytał się o takie rzeczy jak ty. Ja mówię, no dobra, to będę trenerem. I tak sobie do głowy biłem, że będę trenerem. Zresztą ja chciałem być trenerem. I nagle po skończeniu gry w piłkę Tomek Smokowski z Kanału Plus dzwonił do mnie, żebym skomentował z nim mecz. Ja mówię, Tomek, ja się do tego nie nadaję. Daj mi spokój. No i raz dzwonił, drugi, trzeci. Kazek, to chodź spotkajmy się na Wiśle. Jakiś tam mecz pucharowy. No i ja poszedłem, oglądałem sobie z nim mecz. No Kazek, no ja to przyjąłem, żeby cię przekonać, żebyśmy tam jakiś mecz razem na Wiśle skomentowali. Nie, Tomek, nie ma szans. Kazek, chodź, bo ja wiem, że ty dobrze tam oceniałeś to, siedziałem z tobą na tych trybunach i to fajnie, fajnie będzie. No i nagle się zdecydowałem, żeby z nim skomentować. Bałem się, denerwowałem się w ogóle bardzo tego spotkania. No i później raz, drugi, później Andrzej Twarowski też mówi, że to wiesz, że fajnie. No i zaczęliśmy się spotykać, później te programy Liga Plus, mi się to zaczęło podobać, autentycznie, tam była świetna atmosfera. Po programie szliśmy sobie na piwko, jeszcze raz przeżywaliśmy te emocje w programie i tak mijały lata, a ja o tej trenerce zapomniałem. Z jednej strony dobrze, bo to jest fatalna chyba praca, tak mi się wydaje, że czasami człowiek się budzi, a tu ma 60 lat i trzeba iść, tak jak pan powiedział, na emeryturę. I to jak piłce wystarczy już tego, że ta monotonia i to sklejanie się tygodni było w piłce. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, to jest pierwsza część pytań do pana Kazimierza Kędzierzyna. Teraz sposobność dla państwa do pytania. Proszę bardzo, będę podawał mikrofon. Ja zadam takie fantazyjne pytanie. Związane z Hutnikiem. Czy pana zdaniem Hutnik będzie mistrzem Polski? No bo mamy przykład Rakowa, który z drugiej ligi przeszedł doszedł do mistrzostwa Polski, gry w eliminacjach Ligi Mistrzów. No a Hutnik też pozyskał teraz bogatego inwestora. Czy będzie, to nie wiem, ale może być. Dlaczego nie? Tak, z tego co wiem, to majątny człowiek inwestuje w Hutnika. Zastanawiam się, czy ta społeczność właśnie z tych moich czasów, czy oni by wrócili na Hutnika, jak miałaby się ta... Bo dla mnie robienie piłki bez kibiców to trochę takie słabe jest. To już kilka przykładów w Polsce mieliśmy. Natomiast Hutnik, zastanawiam się, czy odbudowałby tą społeczność. No to jest takie pytanie, że ciężko powiedzieć. Ja życzę Hutnikowi, bo tam tak naprawdę pewnie tych kibiców trochę jest, żeby no, ten poziom się podniósł. No i ta ekstraklasa, żeby była, no bo tego by nie było w historii, żeby ewentualnie trzy kluby, zresztą Wieczysta też stadion chyba chce budować też. Może to będzie miasto w kraju, które no, będzie posiadało nie tylko dwa zespoły w ekstraklasie, jak to miało miejsce do tej pory. Dziękuję. Panie Kiedzimierzu, miałem kiedyś przyjemność pracować przy Wielickiej w Krakowie i tam panowała taka anegdota, pan mi potwierdzi albo zaprzeczy. Ponoć pan znany z imponującego głosu, jak krzyczał z piątki wyjazd, to z Płaszowa wyjeżdżały pociągi, czy to prawda? To nieprawda. Ja słyszałem, że z Łodzi Fabryczne jeszcze i tam jeszcze gdzieś, tak. Ja mam pytanie. Dzień dobry, tutaj dość zasadnicze, tu gdzie jesteśmy. Generalnie w Krakowie, po tylu latach pracy w Krakowie, życia w Krakowie. Chodzi pan na dwór czy na pola? Pamiętam sytuację na osiedlu podwawelskim. Pierwszy raz odwiedziłem swojego przyjaciela Jurka Kowalika i jego żona mówi do swojej córki: Paulina, idź na pole. A mnie to tak
dziwnie zabrzmiało. Mówię, nie no, to jak dziewczyna, która kurde jest ogarnięta i tak dalej, ona mówi na pole. No to było takie dla mnie niepoprawne, niepolskie. Ale zdarzało mi się powiedzieć na pole. Łatwiej niż na podwórko, bo się mówi, nie wiem, ale faktycznie to jest coś, co rzuca się w oczy przyjezdnym, że albo dajże spokój. To też jest coś nowego, tak. Ale na pole to było, pamiętam, teraz już mnie to nie razi. Ponalej się. Tak. To jest jeszcze pytanie? Ale jeszcze trzeba pytać. Kaziu, ja takie mam pytanie, bo tutaj dużo pytań było o piłkę. Ja chciałem zapytać, jak to jest z emocjami przy komentowaniu meczu? Też się to przeżywa, czy raczej spokój? Dziękuję. Zależy jaki mecz. Ja pamiętam mecz, który najbardziej przeżyłem, to jest mecz z Albanią na wyjeździe, tam gdzie dał nam awans, 1-0 wygraliśmy. Nigdy się tak nie czułem. Czułem się jak zawodnik, który stresuje się wyjściem na boisko. To był jedyny mecz, który... No w ogóle nie komentowałem za wiele meczów reprezentacji, ale to jest coś wyjątkowego. To jest coś takiego, że no ta praca cię cieszy i te emocje po tej pracy są takie fajne, że coś z ciebie schodzi. No tak sobie porównałem to do aktora grającego w jakiejś roli, nie? Że nagle grasz, koncentracja i później to ciśnienie z ciebie schodzi. Natomiast w Katarze na meczach na przykład, no, w których uczestniczyłem, to w pewnym momencie, jak codziennie komentujesz, to trochę taka robota, że niewiele się dzieje, te mecze też przeciętne, niewybitne i to nie są takie emocje. To zależy od meczu i to pewnie nie dlatego, że kiedyś pamiętam też emocje na meczach Ekstraklasy, też zdarzają się emocje. Jest wynik na styku, ta gra jest intensywna. To też są emocje. To ciężko powiedzieć, kiedy te emocje do ciebie przyjdą. Ja chciałem zapytać o słynną kłótnię w Wierzynku po awansie. Tam prezes między wierszami obciążał pana jako prowodyra tyków. Może pan po latach już teraz na spokoju to skomentować? Mnie w Wierzynku nie było. Co się mogę skomentować? W Wierzynku nie było. Ja chciałbym się zapytać, jaka była pana najgorsza kontuzja? Na szczęście nie miałem zerwanych więzadeł krzyżowych. To taka najtrudniejsza chyba kontuzja dla piłkarza. Kiedyś z kolegą zdenerwowała nas jeden piłkarz i tak razem żeśmy go zaatakowali, zresztą z moim przyjacielem, tym Jurkiem Kowalikiem, zderzyliśmy się głowami. Ja w szpitalu wylądowałem ze wstrząsem mózgu. 3 dni byłem w szpitalu, to była taka ciężka kontuzja. Miałem kontuzję złamania piątej kości śródstopia. Miałem 2 razy jako piłkarz nos złamany, raz jak miałem 10 lat, także ten nos mój nigdy dobrze nie był chyba złożony. Łąkotki i tak dalej, ale takich, bym powiedział, eliminujących mnie na rok kontuzji, to nie było, na szczęście. Kaziu, Błęczy komentuje się w duetach. Jakie cechy musi posiadać twój partner komentujący, żeby tobie się dobrze komentowało? Czy masz tak, że z kimś komentowało ci się lepiej, a z kimś się męczyłeś przy komentowaniu? To tak jest, nie niestety, ale tak jest, że to ja się muszę dopasować, a nie on się musi dopasować do mnie. I to umiejętność, myślę, tego nabywa się pracując z różnymi ludźmi. Ja w kanale pracowałem z 6-8 komentatorami, więc tak naprawdę to też pewnie zależy od meczu. Czasami wydaje się, że z tym się lepiej komentowało, to mecz po prostu
pociągnął nas tak, że nie czuło się tego, że się pracuje. Na... Ja tutaj powiem taką śmieszną rzecz, że kiedyś właśnie z Tomkiem Smokowskim, on wspomina, do tej pory komentowaliśmy mecz ŁKS-u z kimś. No i to był taki mecz, że ja od 60 minuty już nic nie mówiłem. No i tam powiedziałem, to był dzień na Kazie, on patrzy, łapał się za głowę i mówi, no bo nie wiesz, co mówić, nie? No ja mówię, Tomek, no ja nie wiedziałem, co mówić już. To się nic nie działo, nie? I to, wtedy to jest ciężka praca. Ja mam pytanie do obu panów, ponieważ rozmawiamy pod hasłem Lepszy Kraków, to chciałam zapytać, czy mają panowie jakąś wizję, aby Kraków był lepszy dla osób, które amatorsko chcą uprawiać sport, dla młodzieży, ale także dla osób takich w moim wieku, a jeszcze ja dodatkowo grając kiedyś w koszykówkę, jestem po różnych tam kontuzjach kręgosłupa i no nie każdy sport jest dla mnie, ale na przykład mógłby to być golf, który w Krakowie jeden z kandydatów na prezydenta skutecznie utrącił, nazywając to sportem elitarnym i wyszydzając. A ja znam pola golfowe, nawet sobie teraz sprawdziłam pod Warszawą, gdzie za 35 zł można 50 razy po prostu piłkę pchnąć, prawda? To nie są jakieś pieniądze. Lekcja kosztuje około 100 zł. Więc przepraszam, tak zboczyłam na ten golf, bo tak mi się skojarzyło, że to byłoby coś dla mnie, ale nie będzie, bo nie będę jeździła ileś tam kilometrów dalej. No, w każdym razie golf akurat jest tańszy na przykład od narciarstwa i jest bardziej dla każdego. Nie wymaga takiej kondycji fizycznej, tak jak zresztą też nie dla każdego jest piłka nożna, prawda? Już prędzej tenis. Także chciałam panów obu zapytać, czy widzą lepszy Kraków dla sportu amatorskiego? Pan zacznie? Skupiliśmy się na piłce nożnej z tego powodu obecności pana Kazimierza. Czy natomiast sport amatorski, wydaje mi się, że trzeba na paru poziomach na to spojrzeć. To, co mam, z czym mam w Krakowie absolutnie problem, to bardzo nikła aktywność w szkołach. Te kluby sportowe, które kiedyś tak naprawdę nikogo budowały pewne charaktery, dawały zawodników do drużyn profesjonalnych, one kiepsko funkcjonują. Znaczy, coraz trudniej znaleźć motywację, żeby ci młodzi ludzie w szkole, te dzieciaki, mówiąc krótko, chciały uprawiać sport. I to jest jedno wielkie wyzwanie. Drugi poziom to jest jakby wyzwanie dotyczące osób, które chcą uprawiać sport, ale sport niezawodowy. I wydaje mi się, że ta sytuacja się w Krakowie poprawia, ale ciągle wydaje mi się, że ta oferta nie jest wystarczająca. Mam wrażenie, że my zapominamy, że sport dla osób starszych, osób dorosłych, to nie jest wyłącznie fanaberia, ale to jest jeden z najskuteczniejszych sposobów chronienia się przed różnego rodzaju chorobami. Czyli to, co w bardzo wielu krajach się robi. Przez sport budujemy profilaktykę i nie chorujemy, że ciągle my używamy tego hasła, ale go do końca nie rozumiemy. Zatem wydaje mi się, że jesteśmy miastem, w którym mieszka duża grupa ludzi, która ma pewne zainteresowania sportem, chce być aktywna i trzeba stworzyć przestrzeń po tym. I te pola golfowe, o których pani chciała wspomnieć, wydaje mi się być, że są świetnym przykładem. Bo to jest trochę demaskacja pewnego mitu, że to jest coś dla ludzi nieprzyzwoicie bogatych, elitarnych. To staje się pewnym sposobem życia bardzo wielu społeczeństwa, które cechują się spójnością. I to jest oferta dla każdego. Te rzeczy wcale nie są drogie. W Krakowie, w okolicach powstają takie kluby, ale ciągle wydaje mi się ta świadomość tego, że powinniśmy w to inwestować i powinniśmy zachęcać ludzi do korzystania z tego jest znikoma. Raz jeszcze, ja uważam, że w społeczeństwach takich jak Kraków, ludzi dobrze wykształconych, dobrze sytuowanych, sport będzie odgrywał coraz bardziej istotną rolę. Zresztą nie bez powodu pierwszą rozmowę z tej serii rewu zaczęliśmy od sportu. Pewnie pod wpływem inspiracji tej pani wypowiedzi, myślę, że warto byłoby porozmawiać na temat sportu amatorskiego w Krakowie, bo to jest rzecz, która wydaje mi się, że ma fundamentalne znaczenie. Pani mówiła, że pani grała w koszykówkę? Byłam najniższą koszykarką. A, da, to nie, los nie jest najważniejszy. Ja, wie pani co, ja też kiedyś grałem w Schodnikach, w czwartki graliśmy w piłkę i to nie wiem, to już lat, ale chyba z 8 lat nie gram, bo od czwartku do niedzieli wszystko mnie bolało. Piłkę w ogóle nie gram. Natomiast zawsze marzyłem, żeby sobie kupić rower i ten rower kupiłem sobie rok temu. Jestem zapalonym kolarzem, że tak powiem w cudzysłowie, prawą stroną Wisły,
Tyniec, tam dalej. Ostatnio przesadziłem, bo zrobiłem 76 km. Pojechałem do w kierunku Oświęcimia, do Brzezinki. Odwodniłem się i to też jak gdyby było złe. To nie było amatorskie, tylko chciałem być zawodowcem, zawodowym kolarzem. Ale myślę, że jest jeszcze taka dyscyplina, o której pani może nie słyszała. Ja miałem przyjemność brania udziału w takim turnieju padel. Nie wiem, czy pani wie, co to jest padel. To jest takie połączenie, bym powiedział, pomiędzy tenisem a squashem. To są takie rakietki plastikowe, krótkie, boisko 10 metrów na 20. Proszę sobie zobaczyć na internecie. To jest top. To jest dla ludzi, bym powiedział, uprawiających albo chcąc się ruszać i uprawiać sport. To jest, pamiętam, grałem 3 mecze z dziewczyną, reprezentantką Polski. Ja byłem, pierwszy raz miałem tą rakietę w ręku. Grałem w tenisa oczywiście. I tam jest sytuacja taka, że trzeba trochę odwrotnie myśleć. Czyli jak ta piłka idzie za ciebie, odbija się od szklanej ściany, to musisz biec do siatki. A ja zawsze biegłem za tą piłką, więc pierwszy mecz słabo, drugi słabo, trzeci wygraliśmy z tą dziewczyną. Mówi, kapitalnie, robi świetne postępy. Myślę, że mamy jeden kork na dekerta tego padla, ale już wiem, że się będzie więcej otwierało. Proszę sobie zobaczyć. Fantastyczna dyscyplina sportu dla każdego. Mogę dopowiedzieć? Ja pozwolę sobie też dopowiedzieć parę zdań. Anim Bukalski. Mam przyjemność być członkiem zarządu Lepszego Krakowa. W Polsce mamy kilkadziesiąt kul golfowych. W Czechach jest ich około 180. To już sprawia, że to jest elitarny sport w Polsce. Najwięcej klientów polskich na polskich polach golfowych to są studenci z Norwegii, którzy przyjeżdżają tu studiować medycynę. Tam jest taka kultura, że tam się spotykają studenci i grają. Jest ich najwięcej. To jest najlepszy klient u nas w Polsce. Padel. W Krakowie mamy jeden kort. W Hiszpanii jest to najpopularniejszy sport amatorski, który jest uprawiany przez całe tak naprawdę społeczeństwo. Piłka nożna, jeśli chodzi o Hiszpanii. Najwięcej zarejestrowanych zawodników? Futsal. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o rejestrację zawodników, no a padel, ten amatorski sport jest najbardziej popularny. To tak, ciekawostka. Ja już zadawałem pytanie, ale teraz się włączę w tą dyskusję na temat tego sportu amatorskiego, bo ja widzę tak jednak istotną zmianę na plus, bo pamiętam takie czasy, kiedy jak ja byłem w szkole podstawowej, to trzeba było jeździć na basen do Wieliczki, bo w Krakowie nie było, a teraz są wszędzie. Pamiętam, że jak zacząłem biegać w czasie studiów, tak się biegało w zimie, to można było nikogo nie spotkać przez godzinę. Teraz Błonia są pełne biegaczy, więc wydaje mi się, że to wszystko się rozwija i jest mocny ruch w kierunku takiego sportu amatorskiego. Z pewnością pan ma rację, bo tak się dzieje tutaj w tym myślenie sporcie. Warto dodać jeszcze jeden istotny element, który nam czasami umyka, a pan Daniel Bykalski jest tego świetnym przykładem, mianowicie sport akademicki. On w tej chwili się bardzo silnie odradza w Krakowie i to jest coś bardzo pozytywnego. I jak rozmawiamy o sporcie amatorskim, to wydaje mi się, że oprócz tego po prostu aspektu spędzania przyjemnego czasu, bycia zdrowym, to co jest ważne, zwłaszcza w tych zespołach, sportach amatorskich, jest budowanie relacji. Spotykanie się, rozmawianie w świecie, który jest coraz bardziej zindywidualizowany, sprywatyzowany. Również tego typu relacje są istotnym elementem, który przemawia za tym, żeby po prostu tego typu formy aktywności wspierać. To ja mam pytanie jeszcze trochę odwracając, to znaczy właśnie nie sport amatorski, tylko zawodowy. W Polsce się przyjęło, że w niektórych dyscyplinach niestety piłce nożnej również. No w wielu przykładach mamy Ligę Miast, to znaczy Ligę drużyn sponsorowanych albo wręcz utrzymywanych bezpośrednio z budżetu gmin. Jakie jest panów stanowisko w tej sprawie? Czy na przykład Kraków powinien dofinansowywać albo finansować drużyny zawodowe? To jest panów, teraz może pan. To jest jedno z bardziej kontrowersyjnych pytań. Ja wiem, że w Polsce są miasta, które hojnie łożą na kluby sportowe i te, które tego nie czynią. Ja uważam, że wszystko jest przedmiotem rozmowy, uzgodnienia reguł. To znaczy, jeżeli to służy budowaniu wizerunku miasta,
realizuje różne cele, chociażby przy okazji sportu zawodowego, sport amatorski. To jest przedmiot rozmowy. Ale to powinna być bardzo szczera, otwarta rozmowa, która pokazuje, że jest interes publiczny, jest interes klubu, jest interes miasta. I czy taką rozmowę warto podjąć? Uważam, że to. Szanowni Państwo, ja teraz już powoli będziemy zmuszać do końca. Mam, tak jak wspomniałem, 7 pytań do pana Kazimierza Węgrzyna. Te pytania będziemy zadawać każdemu kolejnemu, który będzie tutaj zapraszany, czy w różne inne miejsca w Krakowie przez kolejne weekendy. Pierwsze pytanie. Najwcześniejsze wspomnienie związane z Krakowem? Najwcześniejsze. Kurde, trudne pytanie. Byłem jako dziecko w Krakowie, ale gołębie. Okej, mamy gołębie. Jeżeli Kraków mógłby być osobą, kim ta osoba byłaby w pańskim życiu? Przyjacielem. Jakie cechy charakteru uważa pan za najbardziej typowe dla mieszkańców tego miasta? No i odnajdywane. Właśnie. Miło czy szczerze? Nie, ten powiedz słownictwo właśnie na pole. Nie wiem co powiedzieć. No. Ale jest coś takiego, że... Znaczy nie, to jest na moim podwórku, bo to nie mogę powiedzieć, że to jest typowe. Nie wiem, ciężko, kurde, trudne pytanie. Jaka melodia, utwór muzyczny najbardziej kojarzy się pan z Krakowem? Zespół Pod Budą. Pan jest na odpowiedź. Ulubiony zakątek w Krakowie i dlaczego? Rynek, Kazimierz, to są dwa takie miejsca fajne, myślę, które kojarzą się bardzo dobrze. Świetnie. Jeśli miałbyś to zmienić w Krakowie, co to byłoby? Jak jeżdżę rowerem teraz, no to te niezłe są te alejki tutaj. Jeszcze bym ją, że przedłużył, poprawił trochę, bo czasami wąsko. Czuję się, jakbym samochodem jechał i wariat jakiś na trzeciego wyprzedzał. Trochę bym je poszerzył może, trochę może lepsza jakość tej nawierzchni, ale to jest tylko dla mnie teraz, bo ja jeżdżę na rowerze, a co jeszcze, no? No nie jestem aż tak blisko, Danie Bukalskie, no pewnie bym podpowiedział, co by jeszcze zmienić, coś tam jest do zmienienia, ale na razie no, nie wiem. Ostatni z tych serii trudnych pytań, ulubione danie krakowskie. Nie wiem, czy krakowski, ale placki po węgiersku. Kiedyś pamiętam, Balaton chyba taka była knajpa na Grodzkiej i ja pamiętam te placki po węgiersku, a później jeszcze te placki po węgiersku u Grzybka w Hucie, ale sam też potrafię zrobić świetne placki po węgiersku. Na takiej prędze wołowej, szybko ważę, jak zrobię, to dziewczyny po prostu mówią, tatuś, to jest to. Okay.